Proszę Państwa, dzisiaj właśnie tak reklamuje Tesco na Wrocławiu, gdzie można kupić wspaniałe rzeczy, szczoteczki, nawet takie dwie szczoteczki, miękkie, twarde, jakie chcecie, to możecie sobie wybrać, ale za cenę taką przyzwoitą, złoty 29, Państwa zobaczcie, złoty 29, ale dwie. Podczas gdy gdzieś tam pójdziecie, kupicie za jedną szczoteczkę 5, 6, 7 zł, za jakieś badziewie, co się rozłazi, to ja wolę, żeby mi się to rozłaziło. To są bardzo fajne, miękkie, twarde, średnio miękkie włosie, sztywne, konkretne, oczyszcza pięknie ząbki. Takie szczoteczki można kupić w Tesco. To jest dobry pomysł. Ja nie wiem, po co oni porobili. Też takie różne maszynki są do golenia, które tutaj Kurczaczek mówi, że już się skaleczył i kupił takie dobre, bardzo ładne te szczoteczki z wyglądu, takie dość grube i masywne. No ale co z tego, jak one ranią? No to są też takie nożyki, to Państwu potem powiem, jak to wygląda. Też i tanio, i dużo, i nie ranią wcale. Są bardzo praktyczne, bo robi się badziewie. Gdzieś za duża ta szczoteczka jest, za dużo plastiku, za dużo produktu, spoiwa. Może być inaczej to funkcjonować lepiej i lepiej nawet wyglądać. Nie musi to być takie opływowe, badziewiowe kształty wielkie. Także proszę Państwa, no dzisiaj trochę tego typu polityki. Tak czy siak, wszystkim piątej klepki brak. Warszawa i dziki koń. Warszawa, dziki koń na biegunach. No to biegunów raczej są dwa bieguny, prawda? Czyli trzeba dać jeszcze dwa bieguny. Dołożyć, dołączyć dwa bieguny, proszę Państwa. Od żydostwa do dziadostwa. I się bujaj, i się bujaj, bujaj się. Bujaj się. Nie jest to najrozsądniejsze, w każdym razie nie znajduje potwierdzenia w praktyce. To jest tak, że po pierwsze, mamy do czynienia z jakąś taką kłótnią, kto nas skarży pani, tak? Czy to jest jakaś kompletnie dziecinna wizja polityki, w której trudno to poszukać się podmiotowości po którejkolwiek ze stron. I mamy dwie opcje. No też uderzyło mnie trochę tutaj stanowisko Nowoczesnej, która traktuje Unię jak jakiś monolit, który coś nam daje, ktoś zabiera i my się na to zgadzamy albo nie. I że właściwie po żadnej stronie nie ma takiego pomysłu, że my jesteśmy częścią jakiejś struktury międzynarodowej, na którą powinniśmy mieć wpływ, na którą powinniśmy mieć pomysł i którą powinniśmy współtworzyć, tak? To raczej jakieś obce ciało. I tutaj jest kłopot taki, ponieważ jeżeli mówimy o realnej suwerenności, o możliwości decydowania o sobie we współczesnym świecie, to ona jest możliwa tylko w ramach współpracy międzynarodowej, tylko w ramach ponadnarodowej współpracy. W naszym przypadku głównie w ramach Unii Europejskiej. I tu się zgadzam, że można mieć duże zastrzeżenia co do tego, na ile Komisja Europejska, na ile tak naprawdę te społeczeństwa w ramach Europy mają prawo głosu, tak? No po Grecji trudno mieć wątpliwości co do tego, że Unia Europejska tak naprawdę może być siłą miażdżącą tę lokalną suwerenność czy prawo do samostanowienia społeczeństw. Tylko kłopot polega na tym, że polityka konfliktu, polityka skłócenia z wszystkimi dookoła tak naprawdę ogranicza radykalnie naszą możliwość stworzenia suwerennej polityki w ramach międzynarodowych ciał. I w przypadku PiS-u rażące jest to, że równolegle do tej uchwały o suwerenności PiS właściwie skapitulował w sprawie, w której nasza suwerenność decyduje się w stopniu największym, czyli umowy o wolnym handlu TTIP ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli tam, gdzie właściwie sprzedajemy Polskę i prawo decydowania o ogromnej rzeszy spraw, które nas dotyczą w życiu codziennym, wielkim korporacjom, tam PiS po prostu kapituluje na pełnej linii, jednocześnie dając pustą i nic nie znaczącą uchwałę o suwerenności. Więc jeżeli chcemy bronić suwerenności, to brońmy jej stanowczo protestując przeciwko umowie o wolnym handlu, która chociażby oddaje sądom kapturowym korporacji międzynarodowych prawo do sądzenia wizji. No ale on nie może być zamęczony, jak ja się nie wolno. Korporacje naciskają na to, że tak było. Słyszeliśmy wiarygodność przeciwko jest większa niż wiarygodność oficjalnych negocjatorów. To jest pewnie mówiąc, żeby w każdym ale słuchaj, ale on nie może. Korporacja mi się wydaje, że TTIP jest jakimś porozumieniem jakichś bardzo bogatych gości, do których my nie należymy i trudno. To jest przedmiotem tego porozumienia i u nas się decyduje to, że my nie jesteśmy mniejszych uderzy mocniej TTIP. Nie można tak po Komisji Europejskiej uderzyć. To w naszym mierze. Ale my o tym, że pani Beata Kempa zachowuje się elegancko wobec Stefany Niesiołowskiej. Między nami mówię, że
Dobrze, ale Stany ma się słuchać zaleceń lekarza. To jest chociażby ta komisja, raport Komisji Europejskiej ostatni, który pokazał, że Polska w najmniejszym stopniu z wszystkich krajów ma szansę cokolwiek zyskać na TIP, bo to jest prawo silniejszego, właściwie prawo dżungli, to co wprowadzają te umowy wielkie o wolnym handlu. I my jesteśmy na dole tego łańcucha i zamiast stawiać na solidarność europejską, na współpracę, stawiamy na coś, co jest kompletnie wbrew naszym interesom, jednocześnie wymachując szabelką i krzycząc dużo suwerenności. Więc ja chciałbym zwrócić uwagę, że coś to jest mocno nie halo. Pani Anna Krupska również chciała zwrócić uwagę, że coś jest nie... Pani, przepraszam najmocniej. Pani mocniej, przepraszam. Na skutek tego jeszcze regularnie był historykiem po prostu w poprzednim wcieleniu, zajmowałem się Związkiem Sowieckim i wiem, z tego zostało złego. Bardzo panią przepraszam. No, domyśliłem się od razu, ale to nie wszystko. Przepraszam bardzo. My przystępując do Unii Europejskiej zawsze mówiliśmy, że najważniejsza jest dla nas suwerenność. Oczywiście jesteśmy Europejczykami, ale przede wszystkim jesteśmy Polakami. My jako Prawo i Sprawiedliwość, ale była także, przetoczyła się przez Polskę na ten temat dyskusja i ja myślę, że tak naprawdę nasze funkcjonowanie w Unii Europejskiej wypaczył rząd Donalda Tuska, ale o tym zaraz. Przystępując do Unii Europejskiej podkreślaliśmy tą suwerenność i to miała być taka Unia Ojczyzn, a nie Ojczyzna Unia. Tak? I nasze stanowisko przez cały czas jest takie samo. To Donald Tusk tak naprawdę w pewien sposób hołdem lennym, złożył hołd lenny przez Angelę Merkel Unii Europejskiej i tak naprawdę to ostatnia władza, na przykład pani minister Piotrowska czy pani premier Kopacz zaakceptowały przydział z rozdzielnika imigrantów, co jest bardzo złym pomysłem i to tak naprawdę także no, naraża nasz flank, naszą suwerenność, taki automatyczny mechanizm. Natomiast rzeczywiście zaprosiliśmy Komisję Wenecką, nie Europejską Komisję Wenecką do Polski, licząc, że będzie takim obiektywnym arbitrem w rozwiązywaniu tego sporu, arbitrem jakby w odniesieniu do tego sporu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. I Komisja Wenecka jasno powiedziała, że spór rozpoczął niekonstytucyjny wybór sędziów przez koalicję PO-PSL w czerwcu. Może pani został później rozgrzany przez prezesa Rzeplińskiego, który w sposób właśnie łamiący prawo zebrał kilku sędziów, wydał opinię nie w oparciu o ustawę, poseł, ale wszyscy to wiedzą, która reguluje pracę Trybunału Konstytucyjnego. Ale chcę pani powiedzieć, że to jest właśnie łamanie prawa. Ja myślę, to jest łamanie prawa. To, co zrobił pan prezes Rzepliński. Panie posłanki, chodzi o to, że w sprawie tego, co zrobił prezes Rzepliński i czy PiS łamie konstytucję, czy opozycja łamie konstytucję, to moim zdaniem wszystko jest powiedziane. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy został zahibernowany w ostatnim pół roku i akurat teraz się wybudził, no to rzeczywiście mógłby się czegoś dowiedzieć, na sięgnie do internetu. Natomiast ja bym chciał trzymać się tej... No ale sprawę, trzeba pewne piątek... rzeczy postawić jasno. Ale wszyscy ale to wiedzą, pani poseł, się... tylko co dalej? No, nie wiem, co tam macie z tym zrobić. Pani nie dostrzega tego, że to prezes Rzepliński złamał prawo. Ale my nie rozmawiamy o 97. konstytucji. To ustawa reguluje pracę Trybunału Konstytucyjnego. Pani Anno, pani Mario i pani Macieju, chociaż pan Maciej tu pewne, że jakoś mało dynamicznie wchodzi do sporu. A dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, próbując rozwiązać ten spór, wyciąga rękę do opozycji. A niech mi pani powie, Jarosława Kaczyńskiego przez panią premier Szydło. Proszę powiedzieć, kiedy, ale fakt. Dwa spotkania. Proszę nie kłamać, publicznie, proszę. To absolutnie nie jest prawda, która powiedziała. Ja zaraz dopuszczę opozycję do głosu, ale to ale dotyczące piątki. Jeśli mogę apelować, a w końcu mogę, mam przenikliwy głos i potrafię zagłosić całą klasę, cóż dopiero cztery osoby w studio, to trzymam się tego piątka, nie cofam się za bardzo do czwartku, środy, wtorku, poniedziałku i poprzednich tygodni i miesięcy, bo w tej sprawie mam ustalone opinie i one są różne i w żaden sposób się nie mogą zbiec, prawda? Nasze zdanie o Donaldzie Tusku czy Ewie Kopacz jest ustalone, ustabilizowane i już bym je zostawił chwilowo. Natomiast piątek jest jeszcze w miarę świeży. Otóż w piątek rano Rzeczpospolitej można było przeczytać na pierwszej stronie artykuł podpisany przez dwoje dziennikarzy solidnych, nie takich powiedziałbym z nowego narybku internetowego, tylko piszących jak trzeba, czyli Anny Słojewskiej z Brukseli i Andrzeja Stankiewicza tutaj z Warszawy. I oni pisali, to oczywiście artykuł oparty na przecieku, łatwo to więc bić, ale chciałbym
możemy właśnie panią przedstawicielkę PiS-u zapytać o tym, czy ona coś o tym wie. Otóż z tego artykułu wynikało, że aż do momentu, w którym w czwartek, zdaje się, dowiedzieliśmy, że Komisja Europejska tak przyspieszyła, to w środę już byliśmy dogadani, my, rząd polski, w sprawie daleko idących ustaw wobec Trybunału Konstytucyjnego, że pani premier zadeklarowała tam nawet, cały czas cytuję artykuł, nie wypowiedź pani premier, prawda, że będzie włączać w bardzo jakiś tam skomplikowany i powolny sposób sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, sędziów wybranych przez PO. I krótko mówiąc, w polskim rządzie było takie poczucie, że dogadaliśmy się właściwie na już 85%, tylko teraz musimy powolutku to, żeby się nie wyłożyć, wprowadzać. A następnego dnia Komisja Europejska to wystrzeliła pod tytułem albo do poniedziałku, albo spadajcie, prawda? No i teraz czy pani może skomentować ten artykuł? Znaczy no, to jest, te doniesienia cały czas oparte są na przeciekach, więc ich wiarygodność jest rzeczywiście ograniczona. Tak jak nastąpił przeciek w sprawie tej postawy Komisji Europejskiej i to także pokazuje no, taką ograniczoną wiarygodność Komisji Europejskiej i my możemy mieć ograniczone zaufanie do tego typu informacji. Bo może pani wie, ale nie może powiedzieć, ale może pani nie wie, to też jest... Oba te warianty są w porządku, ale czy rzeczywiście po stronie rządu pojawiło się takie myślenie, że w istocie trzeba będzie mocno ustąpić tej komisji. Chodzi jednak o to, jak to zrobić, żeby się nie wyłożyć. Nie będę komentowała przecieków. Natomiast rzeczywiście podkreślę jeszcze raz, cały czas liczymy na kompromis i cały czas jesteśmy otwarci na rozmowy. To miejsce przy stole, w rozmowach dotyczących rozwiązania sporu Trybunału Konstytucyjnego jest cały czas dla opozycji trzymane i jest cały czas wolne. I tylko przy minimum troski opozycji o Polskę i o rozwiązanie tego sporu, ja myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Ja muszę tutaj... Ja chciałam propos jeszcze tej suwerenności, to jest niesamowite, wiem, jeżeli ten przeciek w ogromnym stopniu przyszłość polskiej polityki zależy od właściwie tego ultimatum, tego wypowiedzenia się przez Komisję Europejską czegoś, co nawet nie ma jakichś realnych konsekwencji prawnych daleko idących, tak? Czyli jeden głos w Brukseli właściwie wywraca do góry nogami jakiś plan polityczny rządu, więc o jakiej suwerenności my mówimy? Braku stabilności. No, mamy plusy i minusy tego, że jesteśmy w orkiestrze. Nie możemy grać wszystkich melodii w orkiestra, ale z kolei jak już zabrzmiemy stałą orkiestrą, to się nas boją w Chinach, nie? Więc... To rozumiem, że może pani Platforma Batka. Dziękuję. Chciałam przypomnieć, bo to jest bardzo istotne. Widzę, że pani posłanka PiS-u o tym albo nie pamięta, albo nie chce pamiętać, że staliśmy się członkiem Unii Europejskiej wtedy, gdy spełniliśmy wszelkie standardy. Najważniejszymi tymi standardami, które są później monitorowane również wobec każdego członka Unii Europejskiej, to jest stabilizacja demokracji i rządy prawa. Nie prawa i sprawiedliwości. Nie myli tutaj sprawy ze sprawiedliwością, demokracją i rządami prawa. Tak, podjęliście państwo uchwałę, więc uważacie, że nie ma problemu. Tak rozwiązujecie problemy poprzez podjęcie uchwały. I dzisiaj pani mówi, jak już powiedziałam, w niedzielę po kościele pani wyciąga rękę do opozycji. Natomiast w piątek, gdzie pani premier Szydło bardzo dużo mówiła o dialogu, że wyciąga rękę, że dialog jest potrzebny i tak dalej, i tak dalej. Gdy już wykrzyczała, co miała do powiedzenia, zaczęły się oświadczenia poszczególnych klubów. No i wychodzi Grzegorz Schetyna, przedstawiciel klubu Platforma Obywatelska, Jarosław Kaczyński, nadpremier, daje sygnał i PiS wychodzi cały z sali. To jest właśnie ten wasz dialog. Wy macie zamknięte oczy i uszy na jakikolwiek dialog. W ogóle nie chcecie tego dialogu prowadzić. Stwarzacie wyłącznie pozory. Stąd to zaproszenie, które było w marcu i później wychodzi Jarosław Kaczyński i mówi, że oświadcza jednoosobowo, że rozpoczął się dialog z opozycją. Jeśli tak byłoby, to wszyscy razem powinni wyjść i o tym powiedzieć. Wtedy zrozumiałabym, że naprawdę został rozpoczęty dialog. Teraz są jakieś kolejne pozory. Opinie i wnioski są kierowane pod adresem rządu. Rząd ucieka przed decyzją, rząd zrzuca w porozumieniu na pewno z panem Jarosławem, zrzuca to wszystko na parlament, żeby znów zamieszać, żeby odwrócić uwagę od tego, że jest słaby, że jest beznadziejny, że nie radzi sobie z rządzeniem, że pogarszają się wyniki ekonomiczne. A jeśli się powołujecie państwo na suwerena, to chciałam przypomnieć, że
w badaniach kwietniowych i tutaj te wyniki rosną cały czas od czasu jak rządzicie, 63% powiedziało Polaków, że demokracja w Polsce jest zagrożona. Z tego 46% na pytania, jak rozwiązać ten problem, 46% powiedziało, że najpierw trzeba zacząć od zaprzysiężenia przez prezydenta trzech sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm poprzedniej kadencji, 42%, że trzeba przyjąć wytyczne Komisji Weneckiej, kolejne ponad 40%, że trzeba opublikować wyrok Trybunału. 30% powiedziało tylko, że powinno zmienić się ustawę o Trybunale. To jest zdanie suwerena, podobno z którym się liczycie. Więc liczcie się. Chciałabym przypomnieć to, że... Przypomnieć, to się źle zapowiada. Tak za bardzo nie przypominamy przed piątkiem, za dużo, prawda? Za dużo nie. Natomiast opinia Komisji Weneckiej na wniosek ministra Waszczykowskiego. Próba porozumienia, o której mówi tutaj pani posłanka z PiS-u, niestety jakby bez jakichkolwiek możliwości, bez żadnych decyzji, bez wspólnego porozumienia, raczej trochę ściemnianie i właściwie wygląda na to... To dlaczego nie przyszliście na spotkanie... Ja pani powiem dlaczego. I to jest bardzo prosta odpowiedź. Przypomnę pani, że dużo wcześniej było spotkanie zaaranżowane przez właśnie posła Kaczyńskiego w sprawie rozwiązania konfliktu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego, na którym były wszystkie partie opozycyjne, wszyscy przedstawiciele przewodniczący z polskich partii w Sejmie. I na tym spotkaniu doszło do wspólnej rozmowy, gdzie tak naprawdę z tej rozmowy nic nie wynikło. Poseł Kaczyński powołał komisję, oczywiście zrobił to marszałek Kuchciński, bo taka jest procedura. I powołał komisję i co? I nic się nie dzieje. Ta komisja, to jest komisja ekspertów. Pani posłanka, ja nie skończyłam czasu na wypowiedź, więc bardzo proszę też mi pozwolić zabrać tutaj stanowisko. Wygląda na to, z mojej perspektywy, z boku patrząc, nie chcę wchodzić właśnie w te emocjonalne rozgrywki polityczne, nie za bardzo się na nich znam, ale widzę, że tak naprawdę PiS chyba się nie przygotował do rządzenia. Mieliście 8 lat, jak wypominacie, Platformy Obywatelskiej na przygotowanie się do rządzenia, na przygotowanie dobrych ustaw, na przygotowanie się do tego, w jaki sposób rozgrywać politykę zagraniczną, bo ona jest ważna. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. A okazuje się po 6 miesiącach, że na czym się znam? Macie. Na propagandzie, na przepisach, które nie są dopracowane, trzeba je poprawiać, przykłady 500+, ustawy kadrowe. Zarzucacie Platformie Obywatelskiej nepotyzm, a sami robicie dokładnie to samo. A dziś wygląda na to, że minister Waszczykowski kompletnie nie zna się na polityce międzynarodowej i to jest tak naprawdę niebezpieczne dla zwykłych obywateli, bo to, że Komisja Europejska reaguje, to, że Komisja Wenecka wydaje opinię na naszą prośbę, to są pierwsze sygnały, które idą w świat. Nieudolnie prowadzona polityka zagraniczna przez ministra Waszczykowskiego powoduje, że to właśnie zagranica zadaje pytania. To różne kraje zaczynają się interesować. Trudno jest mówić ciągle nie, wszystko jest okej, wszystko jest w porządku, kiedy zaczyna się w cudzysłowie czuć waszą dobrą zmianę. I teraz idąc dalej, wszyscy mają świadomość i ja mam nadzieję, że w PiS-ie też oprócz przekazów, które dostajecie, których się naprawdę świetnie potraficie wyuczyć na pamięć, są ludzie, którzy myślą o tym, co robią. Bo jeśli pan minister Morawiecki mówi, że jego plan rozwoju Polski jest oparty w 70% na środkach z Unii Europejskiej, to zachowanie tak agresywne w stosunku do Unii Europejskiej, takie pokazywanie, nie będziecie wchodzić nam z butami do naszego kraju, bo my będziemy po swojemu to wszystko robić, to jest, bardzo przepraszam, ale z mojego punktu widzenia myślę, że każdego racjonalnego człowieka jest stawianie na ostrzu noża. Jeśli chcemy wyjść z Unii Europejskiej, no to musimy liczyć się z tym. Jaka jest dla pani dobra polityka zagraniczna? To jest polityka prowadzona na kolanach, w głównym nurcie. To jest polityka kompromisu, rozmowy, szacunku, a nie to,
zrobić Wobec chociażby tych wielkich korporacji, to my potrzebujemy mieć ku temu narzędzia, które są trudno osiągalne na poziomie chociażby krajowym. Jeżeli chcemy móc tak naprawdę prowadzić funkcjonalny system społeczny, w którym wielki biznes na przykład jest opodatkowany, to sami tego również nie zrobimy. Jeżeli chcemy w ogóle znaleźć się w demokratycznej sferze, w sferze demokratycznej, solidarnej Europy i musimy, to nie możemy być właśnie tak skrajnie niesolidarni. I to dotyczy także kwestii uchodźców chociażby. Tak? My nie możemy mieć takiego zakładać, że to, co dostajemy od Unii Europejskiej, te transfery finansowe głównie są jakoś gwarantowane i nam się należą, ale nie poczuwać się do żadnej solidarności europejskiej. To jest trochę to, co w tym momencie robimy. Kolejna rzecz, a propos tego, że na czym polega kłopot właściwie z tym kryzysem konstytucyjnym, to znaczy to jest trochę taki sygnał, że my nie zamierzamy przestrzegać zasad, tak? Więc jeżeli funkcjonujemy na arenie międzynarodowej w jakichś układach, podejmujemy się jakichś zobowiązań, to nasi partnerzy mają prawo oczekiwać, że mamy w zwyczaju zobowiązań dotrzymywać. Jeżeli sygnał idzie z Polski, że polski rząd nie czuje się zobowiązany przestrzegać prawa, to trochę włączanie nas w tą sytuację jest umiarkowanie. No akurat jeżeli chodzi o kwestię mówić co innego. No. To znaczy? Chodzi o to, jak raz jeszcze wszystko zostało w tej kwestii powiedziane. Ale konkrety. Jeżeli chodzi o nieopublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, było to nielegalne. Jeżeli chodzi o nie zaprzysiężenie legalnie wybranych sędziów, było to nielegalne. Nie na podstawie ustawy została podjęta. Szanowna Pani Poseł, koniec końców, że jeżeli chcemy mieć podmiotową politykę zagraniczną, ona nie może być ani zakładana, zakładasz to, co zakładał ten obóz liberalny w Polsce. Że jak jest się proeuropejski, to się bierze wszystko. No, to jest tak, że to nie jest tak, że Unia Europejska jest jakoś monolitem, blokiem, który jest dobry i który można zaakceptować w całości. Musimy świadomie współtworzyć politykę europejską. Nie na zasadzie wyszarpywania tego, co polskie, tylko na zasadzie tego wspólnie w ramach Europy decydowanie, jakiej Europy chcemy. I my opowiadamy się za Europą solidarną i demokratyczną. Nie można sobie wyszarpywać trochę dla Polski, a jednocześnie z półtorej. To, co jest Polsce potrzebne, szczególnie z naszej pozycji, jest solidarność europejska. To, co nam jest potrzebne, to wspólne standardy to podatkowe. Jest to wspólne standardy. Ja proponuję na przykład z innej Unii Europejskiej do Unii Europejskiej. Panuje w radiu taka niewypowiedziana do końca zasada. Panie Macieju, i transparencji w Unii Europejskiej w Raufakisa, do którego, który popiera także rację. Dlaczego Unia godzi się dziś na Nord Stream 2? Ja doceniam szlachetność tego, że każdy z nas chciałby być redaktorem radiowym i ja zakładam, że każdy tutaj obecny byłby lepszy ode mnie. Skutek jednak układu, który panuje w polskich mediach. Ja jestem tym oficerem prowadzącym dzisiaj. I już niech tak zostanie, bo mamy tylko już kilkanaście minut, a jest dobrych jeszcze parę pytań. Bo wiem, że pani Maria chce powiedzieć, że PiS jest do niczego, a pani Anna właśnie wtedy powiedziała, że jest odwrotnie. To już skróciłem za ostatnią, bo chcę dać inne ważne pytanie. Wydaje się, że w Austrii tak, naprawdę wygra ktoś, przy kim Jarosław Kaczyński, czy go lubić, czy go nie lubić, szanować, czy nie szanować, jest niewątpliwie łagodniejszą odmianą polityka narodowego. Austria jest krajem, który nie jest krajem postkomunistycznym, to jest państwo postkomunistyczne, nie jest nacenzurowany, nie ma kłopotu z Komisją Europejską i tym bardziej nie jest Węgrami ani Polską. Będzie nam prezydent, no wiecie państwo, taki Jarosław Kaczyński plus, nie dam żaden Andrzej Duda. I chciałbym zapytać, czy to można zlekceważyć ten fakt? Czy też zobaczymy, że to jest początek przemiany. Początek by zaczął się od Orbana, a przejdzie przez może większość krajów Unii Europejskiej. Za kilka lat te państwa będą zupełnie inne niż dzisiaj. Ale nie wiem, jeszcze teraz tam, pani Marii, głos
totalna. Jednak cały czas się dlatego tak trzeba pilnować demokracji. Natomiast nie zgadza się z, trochę z tym stwierdzeniem, że Jarosław Kaczyński jest taki lajtowy. Jarosław Kaczyński po prostu chowa się ciągle za czyimiś plecami i steruje z tylnego siedzenia. I to jest to, że on nie obnaża całej swojej twarzy, tylko steruje panią Beatą Szydło, steruje panem Andrzejem Dudą, paroma innymi politykami. Właściwie pani Beata Szydło ma federację ministrów, a nie ma rady ministrów. Czy pani mogłaby przy niedzieli chociażby trochę miłosierdzia, tak? Nie chciałam miłosierdzie od pani, ale chciałam się wypowiedzieć. Natomiast chciałam się odnieść do tego, co pani powiedziała, że byliśmy w Unii Europejskiej na kolanach. To dzisiaj niech pani powie, tak, obywatelom, że pozycja na kolanach to jest to, że dzięki temu mogą bez paszportów, bez wiz jeździć po świecie, jeździć po Europie wypoczynkowo i turystycznie. Tak, bez paszportów. Studenci z pozycji na kolanach, zdaje się, tak, korzystają z dobrodziejstwa studiowania w innych krajach, wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów. Że Polacy, jeśli mają takie aspiracje, to mogą również pracować, dokształcać się, zdobywać kwalifikacje, podnosić je w innych krajach europejskich. I to jest ta pozycja na kolanach, że tyle miliardów złotych otrzymaliśmy, które tak chętnie premier Morawiecki wyliczył. Nie, proszę pani. To oczywiście nie zna pani absolutnie faktów. Niech pani sobie je przejrzy. Dostaliśmy najwięcej z krajów Unii Europejskiej. Bardzo chętnie mówi o tym, że planuje Nie uciekajmy od pytania. Nie, bo pani przewodniczący Kaczyński jest zły. A moim zdaniem to już jest przesądzone to, co uważa o Kaczyńskim. Chciałam tylko powiedzieć tak, że teraz PiS nam funtuje taką pozycję nie na kolanach, tylko z tekturową szablą nad głową na bujanym koniu. To jest właśnie to, co wy nam proponujecie. Walka z wszystkimi, nawet z wiatrakami. W piątek też była walka z wiatrakami. A propos, i podejrzewam, że na następnym posiedzeniu Sejmu będzie uchwała podjęta, że wiatr w Polsce nie wieje, żeby tutaj energetyki wiatrowej nie wprowadzać. Unia Europejska. Liczymy cały czas na nich. Ile to wieczorów? Zobaczyć, jakie argumenty z tamtej strony. Jeśli pani pozwoli, jeśli pani pozwoli, muszą pozwolić, to jeśli pani pozwoli, to oddam bezpośrednio. Pozwoli pan, że tym razem dajcie zadam pytanie, potem pan będzie odpowiedział. Do tej pory odwrotnie. To super pytanie, bym chciał na nie odpowiedzieć, do Austrii. A, to ja chciałem po prostu powtórzyć, żeby one nie zginęły. Unia Europejska się bardzo zmienia, jeżeli jest taki kraj uznawany za kraj starej Unii Europejskiej, wzorcowej i tak dalej. Po prostu prezydentem zostanie Viktor Orban Austriacki. Świat zachodu bardzo się zmienia. To jest tak, że to, co zresztą powiedzmy demokratyczna lewica mówiła od dawna, że pewien model, model neoliberalny, model skrajnie wolnorynkowy, który powoduje nierówności. Na świecie mamy model. Na świecie nierówności sięgnęły poziomu sprzed pierwszej wojny światowej, czyli sprzed tego czasu, kiedy ostatni raz świat tak naprawdę runął nam na głowy, ponieważ doszliśmy do pewnego ekstremu. I my jesteśmy w tym punkcie teraz. I to powoduje pewne rozchwianie polityczne na wszystkich poziomach, przy czym to nie wiadomo tak do końca, w którą tę stronę pójdzie, tak? Bo mamy i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, gdyby to te stacje centrum, które filmowały ten model, który okazał się być po prostu przekrętem i transferem bogactwa od społeczeństw, szczególnie na Zachodzie, to było dotkliwe dla klasy średniej do garstki najbogatszych, on się wyczerpał. I teraz z jednej strony mamy właśnie tak niebezpiecznych kandydatów jak na austriacki, przy czym nie zgodzę się, mam wrażenie, że ta skrajna prawica europejska tak naprawdę obiektywnie jest jednak dość bardziej umiarkowana często od polskiego centrum politycznego, tylko po prostu z tamtejszej perspektywy jest wychylona poza scenę polityczną, więc nie wiem, czy, ale wracając była, bo teraz właśnie wybiegła do centrum. Ale z drugiej strony mamy też ruchy nowej lewicy, mamy Podemos, mamy Razem, mamy Corbyna, mamy Sandersa i Trumpa w Stanach Zjednoczonych, więc to jest tak, że pewien model się wyczerpuje i teraz jest tak naprawdę decydujące czasy, w których nie wiemy, czy pójdziemy w stronę bardziej solidarnej, bardziej demokratycznej Europy i świata, czy pójdziemy w stronę bardziej zamordystycznej, bardziej faszystowskiej, takiej, która te nierówności... Faszystowskie to może już jest faszystowskie. Ja nie dostrzegam w krajach europejskich faszystowskiego państwa. Załóżmy, że nie powtórzy się idealnie, tak, bo nigdy się nie powtarza idealnie, ale że mamy pewien pogląd na to, że kiedyś byliśmy też w podobnej sytuacji. I teraz mamy pewne nierówności, które można
utrwalić, ale nie przy utrzymaniu obecnego poziomu swobód i demokracji, tak? Bo społeczeństwa nie godzą się na te nierówności. Teraz można albo wziąć się za mordę, albo zrobić coś z nierównościami i skręcić w lewo, tak? 5 sekund repliki, sobie przyznam. Myślę, że upraszcza pan to, ponieważ zakłada pan, że sprawy socjalne są tym, co napędza obecne poczucie zagrożenia, niepokoju. Niestabilne. To nie jest tylko sprawy socjalne. Wydaje się, że w Austrii to jest zupełnie prostsze. Wcale nie nierówności społeczne i tak dalej, bo Austria jest krajem bardzo przypominającym Szwecję. Tylko to, że zobaczyli z bliska tych, których inni nie widzą z bliska. I nagle się okazało, że jest panika na pokładzie. I teraz z tej paniki można wybrnąć na dwa sposoby. Jeden, bardzo wzmocnić ponadnarodowy sojusz, którym jest Austria, czyli Unia Europejska, żeby się broni, albo wzmocnić bardzo Austrię i do diabła z ponadnarodowym sojuszem. Jest zaskakujące, ale symptomatyczne, że Austriacy zdaje się wybiorą tą drugą. W momencie popłochu, póki było wszystko dobrze, wszyscy byli za Europą. Tylko krótka... teraz austriacki rząd postawi austriackich pogranicznych pozbawionych do życia. Krótka replika, bo pierwsze, jeżeli chodzi o sytuacje jakieś takie, system, one przeważnie mają miejsce wtedy, kiedy tym, który powodziło się lepiej, się zaczyna powodzić trochę gorzej. Czyli to, że ktoś był na wyższym poziomie, to nie oznacza, że tam jest mniej prawdopodobne, że coś runie. Raczej bardziej, ponieważ ludzie mają jakieś aspiracje, do których są przyzwyczajeni i teraz pierwsze pokolenie dorasta w Europie, któremu prawdopodobnie będzie się żyło gorzej niż ich rodzicom od dawna, tak. Jeżeli chodzi o uchodźców, to jest jeden z mamy nawarstwiające się kryzysy, ale to też jest ciekawe. We Francji ci sami ludzie, którzy strajkowali na przykład, te same społeczności przedmieść francuskiej, strajkowali jako rówieśnicy w latach 80., a teraz jako imigranci. To są dokładnie te same społeczności, dokładnie z tymi samymi problemami, dokładnie te same napięcia, tylko nazwa się zmieniła. Więc ja bym jednak się upierał, że ta baza społeczna i ekonomiczna jest taka. Damy panią posłanką możliwość ustosunkowania się do tego problemu. Co z Unią Europejską, co z nami, co z Austrią. Powiem tak, przypomina mi się wykład, kiedy profesor Cieśniński na Uniwersytecie Wrocławskim opowiadał, co tak naprawdę było przyczyną powstania Unii Europejskiej. I przypomnę, że żeby dla jasności, wtedy po II wojnie światowej państwa postanowiły się wspólnie zgromadzić przeciwko, żeby silniejszy, jakby dominujące państwo, którym było wtedy Niemcy, nie mogło znowu doprowadzić do tego, że nie ma. To było głównym celem przeświadczeniem powstania Unii Europejskiej. Oczywiście w trakcie to się wszystko zmieniało, różne traktaty i tak dalej. Nie będę tutaj, nie ma czasu jakby na opowieści w tym temacie. Natomiast dziś doszliśmy faktycznie do takiego punktu, kiedy jednak oczekiwania różnych państw Unii Europejskiej zaczęły się ze sobą różnić. I okazuje się, że faktycznie należałoby przewartościować, poddać znowu pod dyskusję cel i sens działania Unii Europejskiej. Do 5 dni. Jeszcze raz. Mnie zawsze powtarzano raz. Czasu jest mało. Pani tak mówię analitycznym językiem, ale spotkałem się na seminarium w Quebecu za 3 lata. Teraz się wali, nie? Teraz się wali. Tylko teraz pytanie moje jest takie. Czy jeśli w odczuciu zagrożeniem są uchodźcy, to czy w pojedynkę będą w stanie sobie z tym problemem poradzić? I myślę, że tutaj jest ten problem. Problem z uchodźcami jest i nie ma co ukrywać, że go nie ma. My go fizycznie nie czujemy w Polsce, ale jak zapytamy różne osoby w różnych krajach Unii Europejskiej, to ten problem faktycznie się pojawia. Ten problem wynika z tak dużych dysproporcji kulturowych, że ja sama mam problem, żeby ocenić, jakby odpowiedzieć na pytanie, co z tym zrobić. I teraz w moim odczuciu jednak mimo wszystko, jeśli nas jest więcej, możemy się wspólnie wspierać, możemy liczyć na swoją, na pomoc wzajemną. Natomiast pojedyncze państwa mogą mieć po prostu z tym problem. Stąd też jakby bez sensu byłoby z mojej perspektywy wychodzenie z Unii Europejskiej. Bezwzględnie jedność Unii Europejskiej to jest danie możliwości zwiększenia właśnie bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Ja myślę, że być może tutaj dywagacja jest zbyt daleko idąca, ale być może też te reakcje Komisji Europejskiej wobec Polski są tak prezentowane już dość w sposób oczywisty, dlatego że istnieją obawy, że jeśli będzie się tolerowało łamanie prawa w kraju, który należy do Unii Europejskiej, to jest przykład dla innych, że można sobie pod pozorem
górnolotnych słów własnej suwerenności robić, co się chce i ale jak się chce. Bo i to jest niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne i myślę, że to jest przykład dla całej reszty, żeby się naprawdę solidnie zastanowić dla obywateli również innych państw Unii Europejskiej, do czego może doprowadzić taki autokratyzm w imię narodu, łamanie prawa dla ludzi, dla obywateli, łamanie ich praw. Ostatnia minuta dla Prawa i Sprawiedliwości. Żeby nie było, że Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj krzywdzone. Rzeczywiście przynależność do Unii Europejskiej jest ważna. Brawo. My jesteśmy Europejczykami, ale przede wszystkim jesteśmy Polakami. I ważne, by i przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, która hołduje takim zasadom jak solidarność, pomocniczość. Dziś tego w Unii Europejskiej się nie przestrzega, czego przykładem jest choćby pewna zgoda na przykład Nord Stream 2. To znaczy od nas oczekuje się, że my będziemy przestrzegali zasady solidarności, ale tak naprawdę Unia Europejska tej solidarności dzisiaj nie przestrzega. Jest trapiona także przez bardzo ważne problemy. No rzeczywiście ten problem imigrantów wywołany przez Angelę, to dlaczego on będzie budowany, tak? No, bo parlament nie to ma tak dużej on siły. Będzie budowany. Gdyby wzmocnić parlament europejski parę lat temu, to kontrowersyjne. Dlatego to dzisiaj musimy on mógłby sprawić, zablokować by ta zasada solidarności rzeczywiście faktycznie działała. Dzisiaj problemem są rzeczywiście imigranci. Jest to problem wywołany przez Angelę Merkel, która otworzyła szeroko drzwi imigrantom, dziś zrobił się tak naprawdę przeciąg. Natomiast co najmniej. To też ciekawa retoryka. Już nie emigrantom, bo cały czas mówiliście, że emigrantom. Natomiast nawet w piątkowej uchwale napisaliście, że emigrantom, ja myślę, że Unia powinna być przede wszystkim Europą ojczyzn. To powinna być Europa narodów. Dziękuję bardzo. Europa Narodów musi jednak poczekać jeszcze tydzień na ewentualną kontynuację tego wątku. Moim zdaniem bardzo ciekawego. To będzie Europa ludzi po prostu. Może Europa społeczeństwa. Tak. Że będziemy się zastanawiać się jeszcze oby przez wiele. To jest odwieczny problem. A ja bardzo dziękuję pani Anna Krupka z PiS. Pani ojczyzna Unia. Górnolotne słowa i nic poza tym. To jest właśnie cały PiS. Pani Maria Janyska próbuje deformować tego rozwiązania. Ja przedstawiłem z Platformy Obywatelskiej Joanna Augustynowska z Nowoczesnej. Dziękuję Cię koniecznie bardzo. Dziękuję. Całość orkiestry prowadził Jan Wróbel. Dziękuję bardzo. Wybory w toku. Pytania zgłosiła się pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz. Wniosek formalny, panie przewodniczący. Dziękuję panu przewodniczący. Panie przewodniczący, wniosek formalny. W wystąpieniu pani poseł. Chcę powiedzieć, że my reprezentujemy tu władzę publiczną. Pani nie ma prawa swojej frustracji lewackiej tutaj. Mogę być na pana kandydata z naszej strony. Co jest, panie przewodniczący? Tak, nie przyszedł. Jak mi się rękę na patrzę. Jak się kłócić się. Pani profesor Pawłowicz być może emocjonalnie, ale występowała w sposób absolutnie kulturalny. Pani poseł, pana przewodniczącego. Zwracam uwagę pani poseł Pichowicz. Pani każdemu przerywa wypowiedź. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Oni są gotowi na atakowanie. Może tak, że mogę zdecydować. A co ci? Nie ma koszulki. PKG, ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9 na program EKG zaprasza Maciej Głogowski.
nie rzucaj tak, tak. Reklama. Teraz w Kauflandzie. Pepsi 7-Up lub Mirinda. Aż 4 litry. Jedynie 4,95. I kawa mielona Jakobs Kronung pół kilo. 15,99. Tylko 15,99. Więcej na kaufland.pl. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowita. Suplement diety Zdrowita dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. W dniach od 1 do 30 czerwca odwiedź TK Maxx. Kup koszulkę lub torbę z limitowanej edycji na Dzień Dziecka i pomóż 2000 podopiecznych Akademii Przyszłości, siostrzanemu programowi Szlachetnej Paczki. Dochód ze sprzedaży produktów zostanie przeznaczony na rozwój i edukację najmłodszych w społecznościach lokalnych. Pomóżmy dzieciom przejść od porażki w szkole do sukcesu w życiu. Kup koszulkę lub torbę i podaruj dzieciom przyszłość, o jakiej marzą. Pozdrawiam, Kamila Szczelińska. Mamo, chociaż jestem daleko, kocham, pamiętam. Dziękuję. Może go nie być. Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty. Nie rozumiesz, ty nie rozumiesz, człowieku. Profesjonalny farmat dla psów i kotów, dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion, jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion, karma na medal. Świętuj Dzień Mamy z zapachem Si od Giorgio Armani. Podaruj jej elegancki i kobiecy zapach Si Giorgio Armani w zestawie z drugim zapachem w wersji podróżnej. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że pyszne śniadanie, dostęp do Wi-Fi i doskonały sen są wliczone w cenę pobytu. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyne. Niedziela 22 maja, jest 11. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Strzelanina na koncercie w Austrii. Dwie osoby nie żyją, kilkanaście zostało rannych. Dżihadyści wzywają do przeprowadzania ataków w USA i Europie w czasie Ramadanu. W informacjach także rekordowa suma, za jaką sprzedano na aukcji w Nowym Jorku gitarę Elvisa Presleya. Dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych w ataku, do którego doszło na koncercie w Nenzing na zachodzie Austrii. Służby medyczne podają, że część rannych jest w stanie ciężkim. Napastnik wszedł między bawiących się ludzi i otworzył ogień do przypadkowych osób. Potem popełnił samobójstwo. Świadkowie mówią, że zanim doszło do ataku, sprawca głośno kłócił się z kobietą na pobliskim parkingu. Potem poszedł do samochodu i wziął broń. Na koncercie bawiło się około 150 osób. Przywódca afgańskich talibów Mullah Mansur, który prawdopodobnie zginął w nalocie przeprowadzonym przez amerykańskie drony, stanowił nieustanne, bezpośrednie zagrożenie dla sił USA w Afganistanie i dla Afgańczyków, oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry. Pentagon podał wcześniej, że samoloty bezzałogowe USA zaatakowały kolumnę samochodów, w której poruszał się Mullah Mansur. Oprócz niego miał zginąć także wysoki rangą dowódca afgańskich talibów. Nalot przeprowadzono na zachodzie Pakistanu przy granicy z Afganistanem. Na razie nie ma potwierdzenia informacji o śmierci Mullah Mansura. Rzecznik prezydenta Afganistanu stwierdził jednak, że wydaje się, iż akcja zakończyła się sukcesem. Z kolei talibowie nie opublikowali żadnego oświadczenia, ale dwaj dowódcy blisko powiązani z Mansurem zaprzeczyli, by ich przywódca zginął. Islamiści wzywają do ataków w USA i Europie podczas rozpoczynającego się w czerwcu świętego dla muzułmanów miesiąca Ramadanu. Do przeprowadzania zamachów wzywa w zamieszczonym w internecie nagraniu osoba podająca się za rzecznika tzw. państwa islamskiego. Celem ataków miałyby być obiekty cywilne i wojskowe.
Nagranie pojawiło się wczoraj na Twitterze na kontach upubliczniających zwykle oświadczenia dżihadystów. Reuters zastrzega jednak, że autentyczności nagrania nie udało się potwierdzić z niezależnych źródeł. Antyimigrancki protest w Rzymie, wielotysięczna manifestacja przeszła ulicami wiecznego miasta. Jej uczestnicy sprzeciwiali się napływowi uchodźców do Europy. Zorganizowana przez skrajnie prawicowe ruchy demonstracja wyruszyła sprzed ośrodka dla uchodźców i zakończyła się przy Koloseum. Nie wszyscy mieszkańcy Rzymu podzielają jednak zdanie manifestantów. To bardzo delikatna sprawa. Rozumiem, że wiele osób chciało wyrazić swój sprzeciw, ale z drugiej strony przychodzili bardzo ruchliwymi ulicami. Tu są sklepy, turyści. To może być różnie odebrane. Po zawarciu porozumienia z Turcją droga morska do Grecji jest niemal zamknięta dla imigrantów, ale do Włoch wciąż płyną tysiące uchodźców z północnej Afryki. W tym roku tą drogą dotarło już do włoskich wybrzeży 32 tysiące osób. Słuchasz informacji TOK FM. 334 tysiące dolarów za taką właśnie rekordową sumę została wylicytowana na aukcji w Nowym Jorku gitara Elvisa Presleya. Król rock'n'rolla dostał ją od swojego ojca w 1969 roku w nagrodę za zdobycie czarnego pasa w karate. Presley podarował ją potem jednemu ze swoich fanów podczas koncertu w Karolinie Północnej w 1975 roku. Na podmłotek poszła też na tej samej aukcji czerwona kurtka, w której Michael Jackson promował swój album High Story. Zwycięzca licytacji zapłacił za nią 256 tysięcy dolarów. Wielki rodzinny piknik przy Teatrze Powszechnym w Warszawie. Ludzie teatru i mieszkańcy Pragi stworzyli ogród sąsiedzki, który dzisiaj ma swoją premierę. Każdy będzie mógł mieć przy teatrze swoją skrzynkę z warzywami. Od 17 warsztaty kulinarne zaprasza Alicja Borkowska ze Strefy Wolnosłowej. Warsztaty kierowane głównie do dzieci i rodzin, ale tak naprawdę nie tylko. Każdy może się przyłączyć. To są warsztaty prowadzone przez Olgę Ślepowrońską, historie kuchenne. To są zwykle zajęcia takie dla dzieciaków. Gotują z paniami uchodźczyniami i przy okazji mogą posłuchać trochę historii uchodźczych, mogą posłuchać też trochę o tym, kim są uchodźcy i dlaczego przyjeżdżają do Polski. Tomasz Gromadka z tej samej fundacji dodaje, że finał inauguracji Ogrodu Powszechnego będzie muzyczny. O 20:00 koncert Warsaw Improvisers Orchestra prowadzona przez Reja Dikatiego, Brytyjczyka, który spotyka grających tutaj w Warszawie muzyków i oni improwizują, zaimprowizują jakby dla nas na otwarcie. Ogród Powszechny to część festiwalu Miasto Szczęśliwe, który potrwa w Warszawie do września, a otwarcie Ogrodu Powszechnego poprzedzi roślinna parada rowerowa, która po południu przejedzie z Łazienek Królewskich na Pragę. Pogoda. Niebo chwilami się chmurzy, teraz głównie we wschodniej połowie kraju, ale deszcz nam dziś niestraszny. Na termometrach w Trójmieście i Białymstoku 22 stopnie, w Lublinie 23, w Toruniu i Łodzi 24, w Warszawie, Kielcach, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Gorzowie 26, w Szczecinie i Wrocławiu 27. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Zrób sobie kraj w Radiu TOK FM. 6 minut po godzinie 11, słuchamy Radia TOK FM. Jak zwykle w niedzielę po godzinie 11 program Zrób sobie kraj. Dla tych wszystkich, którzy uważają, że działania oddolne i aktywność obywateli jest nie mniej ważna w tworzeniu wszystkiego, co dobre wokół nas, nie mniej ważne od tego, co robi rząd albo co robi samorząd. W studiu goście, pani Lidia Kuczmierowska i pan Andrzej Pietrucha, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym się zajmuje Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich? Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich działa na rzecz podniesienia jakości zarządzania organizacjami pozarządowymi. I to jest taki główny cel. I w obszarze zarządzania organizacjami pozarządowymi mieści się też pozyskiwanie środków na działalność. I jak rozumiem, to jest przedmiotem dzisiejszego spotkania. A dla nas to spotkanie jest też taką okazją do powiedzenia trochę o tym, co my robimy, o konferencji, którą planujemy 1 czerwca i jakie tematy tam będą poruszane. Dlaczego te tematy uważamy za ważne dla organizacji pozarządowych, ale też dla różnych grup nieformalnych? My w fundacji staramy się wspierać ludzi, którzy właśnie na co dzień pracują w organizacjach, a właściwie zarządzają nimi.
Uznaliśmy, że to jest jedna z najlepszych metod w ogóle wspierania organizacji pozarządowych w Polsce. Właśnie w ten sposób, żeby nasycić tych ludzi wiedzą, umiejętnościami. Prowadzimy takich kilka projektów. Jednym z nich to jest taki kurs Promengo, czyli przez cały rok prezesi, prezeski, ale też po prostu wolontariusze organizacji przyjeżdżają takie cykle szkoleniowe, które my organizujemy. Druga rzecz, którą robimy i z której jesteśmy bardzo dumni, to jest platforma e-learningowa, gdzie każda osoba, która zarządza organizacjami, ona w ogóle jest otwarta dla wszystkich, może wejść i skorzystać z bardzo wielu kursów, takich materiałów edukacyjnych, filmów, które przygotowaliśmy przez już 5 lat funkcjonowania naszej organizacji. No i to jest takie miejsce właśnie, gdzie żeby się dzielić wiedzą, zdobywać nowe informacje. Ta platforma jest dostępna pod adresem kursodrom.pl. Przed sekundą to samo mówiła Rita Sobel. Ludzie, którzy chcą się szkolić, się spotykają. Szczytne idea, ale trzeba mieć zadbać o te podstawowe sprawy, tak? I trzeba być tu małym biznesmenem po prostu. Nawet no to tym lepiej, Tak, i to muszę powiedzieć, że... No ale ty coś chcesz kontra, ja mówię tym lepiej, ja poruszam. Z takimi spotykamy się, jakie musimy wykonać na początku, to jest jednak przekonanie organizacji, że ważne są idee, ważna jest misja, wartości, ale też jest potrzebne takie bardzo pragmatyczne spojrzenie na działalność. Efektywne wykorzystywanie zasobów, które jest trudno pozyskiwać i właściwe zarządzanie ludźmi, bo w organizacjach często się można spotkać z takim poglądem, ludzie są najważniejsi, ale potem jak się wchodzi do niektórych organizacji, to widać, że tam też wiele jest problemów związanych z zarządzaniem ludźmi, którzy tak jak w innych branżach, w innych sektorach są bardzo słabo wynagradzani. Też są te czyste, często przypadki wypracowania na umowy, zlecenia. Co częściowo wynika tak samo z polityki grantodawczej, z odcinania. Obraz jest skomplikowany. To jest tak, że kiedy w ubiegłym roku w sumie zaczęto głośno mówić o tym, że na umowach śmiercionych ktoś dużo pracuje ludzi w organizacjach pozarządowych, to duża część jakaś część społeczeństwa pomyślała, Stare doświadczenie się zmieniło. Jakieś umowy mają pracę, powinni za darmo. Tak, za darmo wolontariusze pomagają tym pieskom, czy tam patrzą władz na ręce, ale generalnie rzecz biorąc, przecież to musi funkcjonować w rzeczywistości. Słuchaj, spróbujmy odtworzyć taki obraz w XXI wieku organizacji pozarządowej w Polsce. Ważne jest, żebyśmy powiedzieli sobie wyraźnie, że większa część w Polsce organizacji pozarządowej to są naprawdę bardzo małe spory, tak? A nie można... Pojęcie organizacji małej jest takim pojęciem płynnym, no bo faktycznie organizacje generalnie są mniejszymi podmiotami w porównaniu może z innymi. No ale to nie ma co zrób, to momentalnie tylko jakiś, ja mogę nawet tam pojechać, odebrać. Zawsze będą potrzebne takie bardzo lokalne organizacje działające wyłącznie w oparciu o pracę wolontariuszy. Jak to się mówi w cudzysłowie, bezkosztowo, aczkolwiek ja uważam, że nie ma działań bezkosztowych i to jest pewien mit, że są działania bezkosztowe. No tam, gdzie mieści się firma T-Mobile. Więc takie organizacje będą zawsze potrzebne, bo tak górnolotnie mówiąc, one będą solą tego sektora. Tak, ale można tam pojechać, bo ona mi to ale z drugiej strony są też potrzebne sprofesjonalizowane organizacje, dlatego że skala niektórych problemów i ich złożoność jest taka, że mała organizacja działająca w oparciu o wolontariuszy nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Jeżeli są organizacje nawet zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, które niejednokrotnie wymagają bardzo specjalistycznej, kompleksowej opieki, to już nie zaczyna się problem, który przerasta organizację. A Państwo doradzają w takiej sytuacji, mówiąc tak, dobrze rozejrzeć się za potężnymi pieniędzmi, znaleźć sponsorów, albo pukać od drzwi do drzwi, żeby znaleźć. To nie takie proste, gdybyśmy tak mogli powiedzieć. I sprawić, żeby to faktycznie zadziałało, to gdzie indziej już by... Pan Andrzej Piotr. Właśnie, żeby myśleć jakoś sensownie o pozyskiwaniu funduszy, to organizacja najpierw musi sobie w ogóle... Ale powiedziałeś, że
zauważyć taką wizję, po co, dla kogo działa i jak to ma wszystko funkcjonować na co dzień. Jest to potrzebne bardzo no to po południu. Zobacz, ile u ciebie jest sprzeczności. Nasze pomysły na no to my umówimy się na 14. akcje, żeby sobie to poukładać, po to, żeby też wycenić koszty przedsięwzięć, które chcemy no dobrze, zrealizować. No. I dopiero wtedy, gdy mamy już taką jasną wizję tego, po co, dla kogo i jak będziemy działać, można myśleć o pozyskiwaniu funduszy. To na to często zwracam uwagę, to też jest kwestia tożsamości na przykład organizacji. Mamy bardzo dużo fundacji i stowarzyszeń, które przez to, że funkcjonują w oparciu o różne źródła grantowe, mają bardzo rozmytą taką identyfikację, właściwie nie wiadomo, czym oni się zajmują. Bardzo dużo różnych inicjatyw, od Sasa do Lasa. Ale jakoś muszą się sami określać. Tak, ale to jest pod znakiem zapytania. To długi temat. Może ja zacznę opowiadać, co my dokładnie robimy. Wymieniają bardzo dużo różnych działań. My zauważyliśmy, i też pokazują to obserwacje tego, jak wygląda skuteczny fundraising, czyli to pozyskiwanie funduszy dla organizacji, że jeżeli fundacja albo stowarzyszenie kojarzy się z jednym tematem, jednym problemem i potrafi o tym opowiadać, potrafi to nagłośnić, potrafi też skontaktować się z otoczeniem i mówić, tak, my rozwiązujemy właśnie ten problem, to wtedy ludzie idą za tym i chcą się angażować w rozwiązanie danego problemu. Jedną rzecz, bo jestem pewien, że słuchacze i słuchaczki mają w tym momencie nie mają pełnej jasności. No, to nawet bez względu na działanie organizacji pozarządowych, wszyscy, którzy mają się biznesem, mówią, że znać tę swoją niszę rynkową albo znać ten swój, to co cię wyróżnia, tak, ten twój unik. I to jest świetnie, tylko ktoś teraz słucha pana i myśli sobie tak. To zaraz, tak. Jak myślę o założeniu organizacji pozarządowej, która będzie na przykład pomagała ale to nie jest w integracji cudzoziemców w Polsce, bo to już tam perspektywy, jest państwa perspektywy, ona być to jest właśnie za szerokie określenie, czy to już musi być organizacja, 3, 4, 5, czy powinna 6, być organizacja, 7, żeby być skuteczna, która mówi, będę uczył obcokrajowców języka polskiego na poziomie podstawowym tych, którzy znaleźli się u nas w ciągu ostatniego pół roku, są objęci programem, tak, czy to no to już jest Tak zapytam, na co łatwiej pieniądze znajdę? No oczywiście, że łatwiej znajdę pieniądze na projekty, które mają tak ściśle określony cel, najlepiej właśnie w sposób mierzalny, z wyraźnie zdefiniowaną grupą. To nie rozumiem, dlaczego w takim razie cienko przędą ci, którzy nie mają własnej tożsamości, czyli są tacy szerocy, że idą ławą jeśli chodzi o te małe lokalne organizacje, to one bardzo często korzystają z takich swoich osobistych kontaktów, z osadzenia w środowisku lokalnym. Prezes, prezeska pójdzie, porozmawia z kimś z samorządu, z kimś z biznesu, przekona do siebie, jeżeli organizacja ma lokalnie dobrą reputację, to pozyska pieniądze na takie akcje, czasami faktycznie realizowane od Sasa do Lasa. I w sumie dla naszej organizacji to nie jest główna grupa docelowa. My chcemy pracować z tymi organizacjami, które są już na bardziej zaawansowanym poziomie, jeżeli chodzi o zarządzanie, bo pan powiedział o tych dużych pieniądzach, ale no właśnie, czy pan na przykład wie, jaka jest łączna kwota przychodów uzyskiwanych w skali roku przez organizacje pozarządowe? Kiedy to jest rząd wielkości? Nie wiem, po to państwa zaprosiłem. Państwo to mówili. Ja kiedy dotarłam do tych danych, to się sama zdziwiłam, to jest 25 miliardów złotych. To jest dana za 2014 rok. Ale dobrze, ale co się składa na tę kwotę? Co się składa na tę kwotę? Z tej kwoty korzysta mniej więcej 87 tysięcy aktywnych organizacji. I na tą kwotę składają się duże podmioty, które większość tych środków konsumują, bo to zawsze jest taka zasada Pareto 20-80 mniej więcej, czyli 20% podmiotów zgarnia 80% kapitału. Są 25 miliardów. Organizacje mające status pożytku publicznego, które są zaliczane do tej kategorii większych, czyli mają przychody powyżej 100 tysięcy. Ich jest niecałe 4 tysiące takich podmiotów. 4 tysiące organizacji pożytku publicznego o przychodach powyżej 100 tysięcy. To one łącznie mają same 6,5 miliarda złotych tych łącznych przychodów. Za chwilę powrócimy do rozmowy, bo czas na skrót informacji Radia Tok FM. Ja tak samo jak słuchacze się zastanawiam nad tym, to skąd te wszystkie narzekania na poziom polskiej filantropii, jak mamy 25 miliardów? Poziom polskiej filantropii jest
słaby. I tę sprzeczność, że tu 25 miliardów, a poziom filantropii jest słaby, to wyjaśnimy po skrócie informacji Radia Tok FM. Zrób sobie kraj w Radiu Tok FM. Strefa szefa. Do strefy szefa zapraszam menedżerów oraz dyrektorów i rozmawiamy o praktyce zarządzania firmą, pionem lub działem. Staram się poznać ich zasady i obyczaje, dotrzeć do źródeł sukcesu i zrozumieć decyzje. Strefa szefa. W każdą niedzielę po 14. Serdecznie zapraszam. Marzena Mazur. Reklama. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć nową lodówkę, musisz zacząć oszczędzać na jej zawartości. No ale przecież światłem się nie najesz. A myśląc technologicznie, kup lodówkę w Saturnie, a my ją zapełnimy. Za każde wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Kup chłodziarko, zamrażarkę i Intensive No Frost klasa A++ za 1598 zł i odbierz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Mamo, chociaż jestem daleko, kocham, pamiętam, dziękuję. Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy. No. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemy ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofen. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofen, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofen łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniają dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofen. Dostępny. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od 200 lat zmieniamy teraźniejszość i tworzymy przyszłość. Sprawdź, czym zajmujemy się dziś. Zapraszamy na jubileuszowe dni SGGW. Od 19 do 21 maja. Wielki piknik w kampusie SGGW. W niedzielę 22 maja.